Zanim zaczniemy, łapcie arta od Daimony. Nawiązanie do mojej starej twórczości, jeszcze znalazło się miejsce dla Karolinki. Bardzo dziękuję i przechodzimy do filmu. Na moim kanale od samego początku opowiadam wam troszkę o demonach, nie tylko opisanych w księgach, ale i występujących w filmach. Zaliczyliśmy już Valaka, Bugula czy Dajanę. Dziś więc opowiem wam troszkę o Pennywise'ie, demonicznym klaunie z powieści Stephena Kinga pod tytułem To. Pennywise nie jest prawdziwym imieniem istoty klauna, jak i klaun nie jest jego prawdziwym wyglądem. Najprawdopodobniej jest to demon niższego kręgu, błąkający się po świecie z czystych przypadków. Na miarę demonicznych umiejętności nie jest zbyt potężny, ponieważ wypędzenie go nie jest takie trudne. Mimo to demon zdolny jest mordować i przybierać postacie wszystkiego, czego boi się jego ofiara. W historii pojawia się w roku 1958, zaś jego ofiarami padają wyłącznie dzieci, co tym bardziej ukazuje go jako słabego demona, ponieważ strachy dorosłych nie są na tyle proste do przeniesienia na własny wygląd. Dorośli poza tym nie panikują tak jak dzieci oraz zawsze szukają logicznego wyjaśnienia niepokojących wydarzeń. Dodatkową zdolnością demona, która czyni go tak groźnym, jest umiejętność silnej kontroli umysłów, dzięki czemu potrafi wpływać na ludzkie decyzje oraz wywoływać silne halucynacje. Gdy w 1958 roku zostaje pokonany, jednak wraca, ponieważ zabicie demona jest niemożliwe, zaś odcięcie mu drogi powrotnej niesamowicie trudne. Cóż, ode mnie to póki co na tyle. Piszcie, jaką postać chcielibyście poznać na moim kanale. Tymczasem mówił do was kot. Teraz swijam się w kłębek. I życzę wam wszystkim miłego wieczoru.